Czekaj, teraz Piotr Kula, prawie największa gwiazda drużyny. Nominowany do MVP rozgrywek. Jak się z tym czujesz? A dobrze. A ile głosów myślisz dostaniesz od kolegów z boiska? O, nie wiem. Nie wiem, trudno powiedzieć. Zobaczymy. To mi lubi. Co, się teraz mecz jakieś, tak? Kiedy? Ja bardzo chętnie takie pozdrowienia nagram. Chudy. Witam, pozdrawiam trenera Błażyńskiego. Trener siedzi obok, słyszy, pewnie dziękuję. Tak. Świeci, nie? To się liczy. Najważniejsze. A oświetlenie jest złe, bo mam. Łatwo było? Nie, ciężko. Zwłaszcza jak 47 lat mam. Wymagające. Rezygnuję musiałem wspomóc moją kadrę, bo mamy zresztą jak większość drużyn dzisiejszy problemy trochę. W krótką łapkę z rekordu rezygnuję, ale mam nadzieję, wiesz, że planujemy coś na następną sobotę w związku z naszą akademią. Może będzie jeszcze fajnie. Najszybszą bramką w turnieju? Nic nie wiem. ale jesteś winny. Przypadek, to jest przypadek. Okay. To tak samo jak to, że jest na świecie, to przypadek. A to już wytniemy. Słyszysz stało, panowie, bo to aż nie mogę uwierzyć. Grzegorz, jak to wytłumaczysz? Bez komentarza. Siadaj, nie uciekaj, bo ja normalnie nie mogę uwierzyć to, co ostatnio widziałem. Tłumacz się teraz tutaj kibicom, którzy ci tak rzetelnie dopingują po ostatnim meczu ligowym. 15 interwencji. Oglądałem. No, ale to teraz chyba nie dojechałeś, co? No brakowało, za krótko. Obrońcy dobrze się sprawili w upadowie. No, szczęście wiadomo, to trzeba mieć w paluchce, nie? No, jednak trochę się grało na tej pozycji, to coś zostaje, jak Wrocław powiedział. Coś zostało. Nie otwierać, jak się pan do to boi? Polecamy napój Migu Mate. Płatna współpraca.
Czy jesteście z tego drugiego miejsca zadowoleni, czy nie? Wygrywa drugą edycję Pucharu Ligi. Za tydzień spotykamy się na